Cześć. Dziś zwiedzamy dom, który zajął komornik. Obiekt stoi już opuszczony tak od 5 lat. O tym świadczą naklejki komornicze i kalendarze. Również na tym terenie znajduje się warsztat, lecz z nieznanych mi przyczyn film z warsztatu się nie nagrał. Ale za to pozostałe zdjęcia warsztatu, które Wam przedstawię na końcu filmu. Więc zostańcie ze mną do końca. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania. Cześć. Dzisiaj jesteśmy w jakiejś opuszczonej firmie. Pierwsze co wchodzimy do biura. Widać, że wszystko porozwalane. Pełno papierów. Segregatory. Tu tak samo. Jeszcze telefon. Karta pojazdu widzę. Widzimy jakiego. Nie wiem. Szafka. W sumie szafa przesuwna. Nie, to była za firma. Jakieś są tutaj. Było przedsiębiorstwo wielobranżowe, jest firma, ale nie chcę akurat mówić na głos. Okej, dobra. Chodzimy. O, tutaj jeszcze widzę coś jest. Tu są wszystkie segregatory. Dobra, przejdźmy dalej. To jest zajęte przez komornika. Skąd wiesz? Bo tam są naklejki komornika. A, jest następny obiekt zajęty. Tu widzimy święty obraz. Taki piękny, duży obraz. W pięknej ramie, pozłacanej. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj do tych pomieszczeń. Patrzcie. Jakie starodawne. Chyba są dębowe meble. Kieliszki. Jakieś kasety VHS. Książki. O, widać, że jest zajęcie komornicze. Tu następny jakiś. Widzimy okulary. Pełno krzeseł. Może tak bardziej pokażę. Kominek. Piękne. Następne stylowe meble. Są ładnie wmontowane. Widzę, że w ściany. Tutaj jakiś odgrzewacz. Tu co się znajduje? Tu chyba była kuchnia. Tak. Patrzcie, jak ładne jeszcze meble. Coś w szafach tutaj jest. Pusto. Dobra, przechodzimy tutaj, ale piękne. Następne meble. Tu był duży pokój. Zobaczcie, jakie ładne mebelki. W szafkach coś jest tutaj. Pusto. Tu jest wejście gdzieś do góry, ale to się później przejdziemy. Ale przejdźmy najpierw jeszcze tutaj. Tutaj co było? No, tu była łazienka, to nie będę pokazywał. Tu następna łazienka. Tak? Zobaczymy. A tutaj, takie piękne. Taki fotel do masażu. Bardzo ładny. Tutaj jednoosobowe łóżko. Sypialniane. Następny święty obrazek. Tutaj widzimy toaletkę. Następne ładne
Przesuwne szafy. Pełno ciuchów. Dobra. Przejdźmy dalej. Do innych pomieszczeń. Idę teraz na górę zobaczyć, wiesz? A tutaj? No tu też duża łazienka. Bardzo ładna. Nie, to była raczej też firma i dom mieszkalny. Przechodzimy wyżej. No, tutaj chyba był mały pokoik. Tutaj chyba jakiś mały salonik z piękną suwaną szafką. Tutaj chyba powinna być garderoba, jak się nie mylę. Zobaczymy dalej, co tam się znajduje. Tak, to była garderoba jakaś. Następny pokój. Nie, tu nie. Tu jest łazienka. To wszystko porozwalane. Następny pokoik. Tak. W sumie trochę jeszcze mebli zostało. No bardzo jest lekkie stylowa taka szafeczka. Jeszcze coś nie jest tutaj. Przejdźmy dalej, jest tych pomieszczeń trochę. O, tutaj następna sypialnia. Następny piękny obraz. Co tu jest napisane? Staraku dojeba lech coś. Nie będę dalej czytał. Tu chyba następna jest łazienka. Bardzo ładnie zadbana. I następny salon. Jeszcze widzę, że telewizor. Tutaj jakieś też kasety chyba są? Nie. Co to tutaj z winu? No tak. Dobra. Zobaczymy, co tutaj jest. A, tu jest zejście. Zejście na dół. Tu jest zejście na dół. Jeszcze raz. Mówię, tu jest zakamarka. Tak, pewno jest tego, no. Masakra. Tu jakieś butelki zdobione. Piękne. Ile tu łazienek to jest, nie? Bardzo ładny obiekt. A ty patrzyłaś, od kiedy zajęty jest przez komornika? Jeszcze raz? Zobaczyłam. Od kiedy jest zajęte przez komornika? Nie, nie zwróciłam uwagi. Nie zwróciłaś uwagi. Nie, bo tam powinno być na tym. Zaznaczona, nie? Powinno być sobie. Na tej naklejce, a tu zobaczymy, czy jest prąd. Chodzi prąd. Nie, wszystko było wyłączane. Wszystko jest powyłączane. Dobra, to spotykamy się teraz już na dole.